No, nareszcie, słuchajcie. Zobaczcie, co dzisiaj przyjechało do naszego magazynu energii. Spójrzcie tylko. Jakie piękne. Bazbary. Ach, za chwilę będziemy je montować. Coś wspaniałego. Zobaczcie. Takie sztaby. Płaskowniki już tu przygotowane z otworami odpowiednio, według projektu. Mamy 4 sztuki, po 2 na każdy biegun, czyli 2 na dodatni i 2 na ujemny. One mają wymiar 2,40 długie, 10 cm szerokie i 2,5 cm grube. Po 2 to mamy 5 cm na grubość. I te bazbary, moi drodzy, bez żadnego problemu przeniosą nam 7000 amperów. Spory prąd. Ale to nie wszystko, bo w materiale, który Wam pokazywałem jakiś czas temu o magazynie 264 kWh, no cóż, mówiliście tam, że myśmy tam nie dali izolatorów i tak dalej. Oczywiście były, ale no nie było tego widać, więc aby tutaj już lepiej z tego wybrnąć i wszystko Wam pokazać, to tutaj takie izolatory zastosujemy. I teraz takowe też przyjechały. A wyglądają następująco. Tutaj takie pudełeczko, ładne, malutkie. Otworzymy sobie, proszę bardzo. Tak to wygląda. Taki izolatorek, zobaczcie. Z jednej strony gwint, z drugiej strony gwint. Oczywiście te gwinty nie są połączone, to jest osobno. To przekręcamy na kruciec do ściany. A z drugiej strony na śrubę również przekręcamy sobie. Tu mamy otwory montażowe w tych bazbarach. I któryś z nich wykorzystamy oczywiście tak, żeby przykręcić to do ściany i to w kilku miejscach, bo ten bazbar waży około jedna sztaba około 42-43 kg, więc dwie, no to nie da się ukryć, ale 80 parę kilo, sporo. Musi to dobrze i porządnie trzymać, bo jeszcze do tego będą przecież przykręcone przewody w dużych ilościach, także tutaj spory ciężar będzie. No to co? To ja się biorę chyba w tej chwili za uspokojowanie tych bazbarów. Muszę je tutaj przy pomocy wciągareczki, którą z tyłu tam widzicie, opuścić sobie technicznie, tak jak to właśnie już nieraz widzieliście, że pewne ciężkie czy też wielkogabarytowe przedmioty są opuszczane. No i co? Jak wszystko będzie na dole, to biorę się za montaż. Słuchajcie, wisi. Na razie wisi. Na wciągareczce, jak widać, bardzo ładnie, teraz będziemy opuszczać. No to słuchajcie, jedziemy z tym bazbarem na dół. Opuszczaj. Zjechało. Nie jest źle. Odwiązujemy i lecimy z następnym. No, to jak widzicie, udało się, bazbary zwiezione, to bierzemy się za ich montaż. No zrobiłem wreszcie porządek w garażu, bo mają przyjechać falowniczki. Tyle miejsca, to ja dawno nie miałem po prostu. To chyba jak był nowy garaż. No tu część bateryjek stoi, ale to wiadomo, zaraz tu będziemy paletki ustawiać. Dobra, idę auta przeparkować, bo kurier nie dojedzie.
No i co? Dojechały moje kochane wiktroniki. Kwatrowski. Wiecie, miało być 18 sztuk, ale mówię, a co tam, dobra. 24 niech se będą. No, oczywiście żartuję, nie? Tu widzicie 24 sztuki, ale spokojnie. 18 idzie do magazynu energii, natomiast no, są też inwestorzy, nie? Których montujemy, także wiesz, wiecie, dla nich też po prostu ten system jest i tutaj część już zamówiłem sobie w dostawie, no bo po co się rozdrabniać, nie? Także tak to wygląda. No cóż, bierzemy się za robotę, bo trzeba je tutaj zwozić, znosić i instalować na ścianie. Jakie podjeżdżasz, tak? No tak. Już wisi, dobra, wisi. Wisi, jest nasza. Więc okej. Czekaj. No, wysuwaj. Tak, wystarczy, wysuwaj. No dobra, to mamy połowę zwiezioną, reszta pójdzie jutro, bo już nie mamy dzisiaj siły, no ale jakoś to idzie, jak widzicie, ciężkie, bo ciężkie, ale grunt, że do przodu. Także na dzisiaj fajrant, odpoczynek zasłużony, a jutro kontynuujemy naszą zabawę z opuszczaniem pozostałych falowników. No, te kolejne to już będziemy wypakowywać sobie ze skrzyń tutaj, bo to z tych górnych jest najciężej. Potem to już jest łatwo, więc teraz już mamy wypakowaną kolejną piętnasteczkę i od razu na wciągarkę i opuszczamy. Czego tutaj dać? Wisi, wisi.
No i dobra, moi drodzy, udało się zwieść, mamy wszystko na dole. Tak miało być, pięknie. 18 sztuk. Tutaj te 3, z tyłu reszta. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Może film o niczym, może nie. To zależy, jak na to patrzeć, ale widzicie, że się dzieje. Cały czas robię ten magazyn. Także niebawem będą kolejne materiały pokazane z tego zakresu. Bardzo Wam serdecznie za dzisiaj dziękuję i proszę oczywiście o łapki w górę, o liczne subskrypcje, komentarze. No i czekajcie na kolejne materiały, a ja tymczasem biorę się za montaż i wieszanie tychże falowników. Cześć!